przemawia, ja tak jak ty. Przygoda z MMA zaczęła się 2 lata temu. Prowadził mnie tam przez przypadek mój kolega. No i dostałem się po prostu tak, że zaprowadził mnie tam za rączkę, no i zostałem. Nie? Po pierwszy trening tam, który pamiętam, to był bardzo ciężki, chyba wymiotowałem chyba z 12 razy, na końcu sam zadzwoniłem po karetkę. No i to miał być koniec MMA treningów, ale jakoś doszłem do siebie na drugi dzień i już zacząłem trenować tam z powrotem. No. Także MMA panowie. Podobało mi się bardzo jiu-jitsu, chciałem załapać jiu-jitsu, nie wiedziałem, że będę się tam uczył jakiś boksu czy coś tam, nie myślałem, że to się zacznie i skończy po prostu na takim czystym jiu-jitsu, ale no po prostu no MMA, no co się trzeba rozwijać w każdym kierunku. No i później polubiłem stójkę i tak, i siak, i ten, no i po prostu jest dobrze, no rozwijamy się w tym kierunku, żeby być wszechstronnym zawodnikiem. Tutaj jestem bardzo lubiany, czego nie mogę powiedzieć o Polsce, bo w Polsce na przykład jest dużo hejterów, którzy mnie nienawidzi. Tam nie znam w Polsce fighterów żadnych, bo nie interesuję się polskimi fighterami, bo Polska to nie jest, tak jak powiedziałem, mój cel, żeby walczyć o coś tam, o co walczyć bardziej na świecie i do tego dążę, a jestem po prostu popularny i po prostu mam szansę, mogę się przebić bez problemu samym sobą, nie muszę tam namawiać promotorów, to promotorzy, oni mają za mną ganić, nie za nimi. Nie wchodzi kradzież, chciałbym ominąć cały ten bacier, osiągnąć swój cel. To już jest tak, że wychodzę na ulicę, szczególnie tutaj u mnie na rewirach i tu jestem rozpoznawany dosyć często. Bo pierwsza walka to była straszne zmęczenie, bo nie byłem tak za bardzo przygotowany kondycyjnie i nie było czasu, bo się cieszyć, tylko chciałem zapać powietrze i dojść do siebie. Ale owszem, później się bawiłem zajebiście, miałem satysfakcję, że wygrałem i tak dalej. No bardziej się cieszyłem z drugiej walki niż z pierwszej, bo w drugiej walce już po prostu chciałem to, co chciałem zrobić w walce, po prostu zrobiłem, moje czasy nie poleciały powietrze, poszły tam, gdzie miał pójść. Tak po prostu, no tak jak sobie założyłem, tak było. No po drugie walce satysfakcja dlatego z tego względu, że walczyłem na wielkim, było wielkie showroom, to dla mnie było to, że mogłem się pokazać już gdzieś dalej, a nie na kontender, nie na cage, nie na kontender czy coś tam, no dla mnie no po prostu zawodowstwo już. No różni się strasznie, no po prostu różni się muzyką, muzyka jest taka, no, jest, no mi się wydaje, że 100% bardziej melodyjniejsza i bardziej wpada w ucho, taka. Jak posłuchałem tą płytę z tymi gośćmi skończoną, to tak poczułem taki Amerykę. No, tak połowa płyta jest taka bardziej amerykańska, bo jest tam jednak tych chłopaków no, anglojęzycznych i po prostu wygląda to tak. I może dlatego jest ta płyta jest taka, a nie inna. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Na firmy grana ostro muzyka. To jego rzemiosło swoim rapem rządzi ostro, jak go słyszysz. Każdy raper wie, że to się nie rozciągnie po prostu miesiącami, że tak jak sobie założyłeś, że tu, z tym nagrasz tu, a jednak to nie może, bo coś tam, to nie może, bo coś tam i po prostu no, to miesiąc opóźnienia po prostu był. Tym razem to i tak bardzo dobrze. Nie było, że... Już mnie nie zobaczysz, walącego koks, trzeci dzień bez snu. Zaprosiłem WWO, zaprosiłem, proszę was, Hijacka, który teraz jest w Dubaju, pozdrawiamy. No, Amę, premier, jeszcze jednego chłopaka, Asha z Manchesteru. Jednego pół Polaka, pół Francuza, no mam dwóch tam DJ zajebistych, Mixa i Dynamika, pozdrawiam. No co tam jeszcze, no jest... Jeżeli o kimś to zapomniałem, to rób, ale no, jest tam gości, to jest w ogóle płyta z gośćmi. W każdym kawałku jest prawie gość. Są chyba dwa kawałki, w których jestem tylko ja. Może jeden. Zajebiście się, zadowolony mi się wydaje, że to jest najlepszy materiał, jaki na razie do tej pory zrobiłem. No jeżeli będzie, drugi teledysk będzie lepszy od pierwszego teledysku, to ja nie mam nic do powiedzenia, nie? Bo dla mnie pierwszy teledysk jest po prostu mistrzem, nie? To jest też chyba mój jeden z najlepszych teledysków, jakie mam, nie? Plan na przyszłość teraz taką, no płytkę skończyłem, to mam na pół roku, na rok, może spokój od nagrywania, może będę się dobijał po prostu do poszczególnych jakichś projektów, gdzieś tam, no nie wiem, jeśli zaprosiło mi parę osób,
na przykład w Czechach, Marko, może do Marka na pewno nagram. Ręce nie palą, mi się do roboty, nie będę zapierdalał, zajebane parę złotych. Nie, ja to w ogóle mam, ja się z tego tylko śmieję, mnie to w ogóle nie ma prawa zdenerwować, bo jak mnie takie rzeczy denerwowało, to ja bym przestał walczyć, przestał rapować, przestał w ogóle istnieć, jakbym ten, i jest więcej, mam więcej oczywiście fanów niż tych hejterów, ale jest ich dużo, ja nie ukrywam, ja nie jestem osobą, którą się lubi, jakby wszyscy lubili Popka, to ja bym żył w niebie. Jest tak, że nie wszyscy lubią Popka i lepiej, żeby też tak było, może taka równowaga zostanie. No hejterzy to hejterzy po prostu, no. Możecie sobie sprawdzić na YouTube i sobie poglądać śmieszne filmiki. Pozdrawiam swoich fanów, Popek Firma. Zanim długo zobaczycie moją trzecią walkę, mam nadzieję, że będzie, że pójdzie wszystko po mojej myśli, że to będzie wygrana walka. Podejrzewam, że to będzie gdzieś w świecie, może w Japonii dla 50-tysięcznej widowni, zobaczymy. Pozdrawiam, firma. Odkryj patentów w guźnie i obserwuj, co będzie dłużej. I ride on these evil streets, I ride on these evil streets, I die on these evil streets, man I'll fight on these evil streets, that's why I make these evil beats, for you to dance on these evil streets, all my people are you with me.